Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Ahaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga swego, czy to głęboko w otchłani, czy to wysoko w górze. Lecz Ahaz odpowiedział. Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzek Izajasz. Słuchaj więc domu Dawidowi. Czyż mało wam naprzykrzeć się ludziom, Iż na się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da Wam znak. Oto Pan pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emanuel, albowiem Bóg z nami. Oto Słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodu w ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem... Oto przychodzę, przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane, Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. A twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym ty wiesz, panie. Przychodzę, Boże, pełnić twoją wolę. Sprawiedliwości twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie tajłem Twojej łaski ani Twojej wierności. Przed wielkim zgromadzeniem przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Czytanie z listu do Hebrajczyków Bracia, niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział. Ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział, oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Chwała tobie, Słowo Boże. Chwała tobie, Słowo Boże. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę. Chwała tobie, Słowo Boże, chwała tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska. Niech mi się stanie według Twego Słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto Słowo Pańskie. Jest pewne opowiadanie katechetyczne nazywane Recepta na Szczęście. Mówi ona o starcu, który mieszkał na skraju lasu i przychodzili do niego zawsze ludzie po poradę. I któregoś dnia przyszedł do niego młody człowiek który chciał, aby starzec dał mu receptę na szczęście, by wreszcie wiedział, co oznacza, że będzie szczęśliwy. Starzec spojrzał na niego i się zastanawiał, czy ten jest w stanie podjąć się zadania, które mu da. Młody człowiek odpowiedział, że jest uparty i przemierzył długą drogę, aby go odnaleźć i na pewno nie zrezygnuje. Więc starzec dał mu zadanie. Przed domem są dwie beczki. W jednej znajduje się woda, a druga jest pusta. Weź na parstek i przelej jedną wodę z jednej beczki do drugiej. I faktycznie młody człowiek tak zrobił. Zastanawiał się, jak będzie wyglądało to jego dalsze polecenie, jak odkryje drogę do szczęścia, ale mimo wszystko to wszystko podjął. Po skończonym zadaniu zapytał starca, czy teraz wyjawił mu receptę na szczęście. Starzec powiedział: Dobrze. Ale jeszcze nie teraz. Drugiego dnia, gdy młody człowiek znowu przyszedł, znowu usłyszał te słowa. Przelej z jednej beczki do drugiej, na parstku, wodę, która tam się znajduje. I faktycznie tak następnego dnia to robił, trzeciego dnia wówczas tak samo. Natomiast w młodym człowieku coraz bardziej wzrastała niepewność, coraz bardziej buntował się na to, co starzec do niego mówił. I trzeciego dnia postanowił, że jeżeli Starzec nie wieczorem nie wyjawi mu tajemnicy i recepty na szczęście, to odejdzie. I faktycznie trzeciego dnia usłyszał dokładnie to samo: że ma przelać wodę z jednej beczki do drugiej. I wieczorem podszedł i mówi: Teraz masz mi powiedzieć, jaka jest recepta na szczęście, co zrobić, aby być szczęśliwym. I Starzec popatrzył dobrotliwie i rzekł do niego: Jeśli nie pokochasz tego, co robisz, Nigdy nie będziesz szczęśliwy. Piękne opowiadanie, które uczy nas, że nasze życie nie składa się z wielkich rzeczy, ale składa się z małych drobiazgów, z tej naszej zwykłej codzienności, którą wykonujemy. Bo patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, gdzie Maryja w swoim życiu faktycznie miała wiele sytuacji, które były wielkie i wspaniałe. Dajmy na to dzisiejsza scena zwiastowania, kiedy dowiedziała się, że zostanie matką Boga. Ale przecież po tym zwiastowaniu nastąpiła dalej jej zwykła codzienność: zwykłe prace, które wykonywała, zwykłe obowiązki, których się podejmowała, zwykli ludzie, których spotykała na swojej drodze. I chodziło o to, aby Maria nauczyła się żyć i być szczęśliwą w tych, naszych, w tych swoich drobiazgach. I gdy każdy z nas wie, jakie ma życie, wiemy, jak wygląda nasza zwykła codzienność. To okazuje się, że bardzo często czekamy tylko na wielkie rzeczy, żeby, że czekamy na coś, co sprawi, że będziemy w 100% szczęśliwi. A może nasze szczęście kryje się w tej naszej zwykłej, prostej codzienności, w tych małych drobiazgach, które robimy z miłością i poszanowaniem. Może to być śniadanie albo obiad, który robimy dla naszych współmieszkańców, dla mojej rodziny, którą przecież bardzo kocham. Może to być wspólne wypicie kawy, albo obejrzenie filmu w czasie, kiedy muszę zostać w domu. Może to być wspólne posiedzenie przy grze planszowej z moimi dziećmi i porozmawianie z nimi. To są drobiazgi, które budują nasze szczęście. To są drobiazgi, które sprawiają, że mamy siłę iść dalej. I często wydaje się nam, że Maria w chwili zwiastowania dowiedziała się wszystkiego, co się będzie znajdowało w jej życiu i w życiu jej syna. Że gdy dowiedziała się, że zostanie matką Boga, to Pan Bóg nagle daje jej wszystko. Będzie miała, jak, będzie miała całą przyszłość objawioną, będzie widziała wzloty i upadki, będą aniołowie przynosili jej jedzenie, ale nic takiego się nie stało. Anioł przyszedł, zwiastował, że zostanie matką Boga, a ona się na to zgodziła, podpisała niejako zgodę. Na to, że będzie Bogu rodzicą, ale w na tej umowie wyżej nie było nic napisane. Była tylko zgoda. Oto ja, służebnica Pańska. I dzisiejsza uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie zdaje nam, daje nam możliwość, żebyśmy i my zauważyli, że także w naszym życiu znajdują się piękne, wspaniałe chwile, kiedy sam Bóg do nas przychodzi i oczekuje naszej decyzji. Oczekuję, że wybierzemy właśnie Jego. To może nie być tak spektakularne, że zobaczymy Anioła i zaczniemy się zastanawiać, jak wygląda moje życie. Może to być zwykła codzienność, kiedy czujemy w sercu, że powinniśmy z kimś porozmawiać. Czujemy w sercu, że powinniśmy za kogoś się szczególnie pomodlić. Czujemy, że powinniśmy teraz nawrócić swoje życie. To jest nasze zwiastowanie. I zgoda na to, żebyśmy byli w tym wszystkim szczęśliwi. Wszyscy mówią, że będziemy szczęśliwi tylko wtedy, kiedy będzie Pan Bóg blisko nas. I to prawda, ale przecież Pan Bóg nieustannie jest z nami, codziennie, w tej chwili, w tym momencie jest w Twoim sercu. Ale czy jesteś szczęśliwy?